Dámy a páni, ja vás vítam na mojom kanále u Zaklínača. Jupi, Geralt tiež. No, minule sme tam vyvolali toho ducha a išli, až sem sme prišli. A do Zalupy. Tam vlastne sme došli do tej nejakej chatrče a tam nám vyrozprával chlapík, že vlastne tú pani, jeho ženu zobral ten netvor a dcera je v tom mestečku, to bolo, tá je až tu na, takže tam pojeme potom, ale bližšie máme tu na, máme zastavku, takže môžeme skočiť rovno. Aha, musíme, čiže skočíme za, nie, čo robím, a dobre, ježe som slačím. Takže ideme za barónom Prášilom. Zvestovať mu, že čo sme sa dozvedeli. No, pobehním. Tak uvidíme, čo, aké bude reakcie na to. To nás stále prší. A vidíme, že či dokončím tento úkol, lebo ja by som sa troška pohral aj s tými bočnými testami, ale tak pozor cesty. Ale ako som spomínal, že tie asi urobím za kamerou, to je stále len prístav. Vymlatím všetko, čo tam je, nejaké príšerky, nejakých zombíkov, nejakých zbojníkov a tak podobne. Takže to by som robil za kamerou, to expenie. Zbieranie skúseností a iných a lutovanie. Možno by som to spravil, že by som nechal zapnúť nahrávania, ak by náhodou bola nejaká taká perlička, tak by som to... Pamiętacie mnie? Jesteś stajennym. Wyciągnąłem cię z płomieni. Nie zapomnę wam tego. Macie tu w podzięce. To 20 korun. Będzie do automatu na politrowu kawu. Właśnie jaka ludzie piją. Także idziemy za... Barunum. Gdzie je? Przepraszam, to na czerwona szybka. Ci z baronową straży. Czego tu szukasz przy błędą? Czy tam takiego tulaka? Czy tam... Wiedźminie, pozwól na moment. Mhm. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w tę noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Pijany? Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. No, ty. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie. I koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa. A tamte, takie postrzępione. Wzerikani nazywają je rajskimi ptakami, ale Tamara mówiła rajskie smoki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Będziemy skojewali, czy będziemy... No, wyczerpamy wszystkie otaski. Współczuję z powodu twojej straty, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No, teraz już nie. Wiadomo. Było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Velen. To wszystko przez te... za ścianą dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. Masz coś nowego? Twoja córka jest w Oxenfurcie.
Co takiego? Wszystko z nią w porządku, jest zdrowa, bezpieczna. Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej. Sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. No, dobre. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. I jeszcze to. Co to? Glade. Odkąd Rydańczycy zajęli Deltę Pontaru, ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra. A co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri. Tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała za stan od leżenia. Zostaliśmy raz za Ciri? No, ta twoja dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miałam łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała. Gdzie żeś się tego nauczyła? Tu i tam. Tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. Ha, no właśnie. Do kompanii należysz. Piliśmy razem, o, i odyńca żeśmy upolowali. A dalej nie wiemy, skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Po prostu dużo podróżuję, a nie zawsze trafia mi się takie doborowe towarzystwo. No, dobrze gada. Za towarzystwo! To rozumiem. Pije jak chłop, na szermierce się zna, dzika ubić potrafi. Zuch, dziewczyna! Dobra, dobra. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? Że mnie konno pokonasz? Jasne. O co? O tę karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co się stało? Strach cię obleciał? Nie. No to o co chodzi? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. Ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij dziś za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Będziemy zawodzić. Zajda. Już świta. Gotowy? Jak nigdy. Ścigamy się do wieży.
Na koń! Możemy to rozłożyć. Dalej, Ciri! No, nie przynieś tam wstydu! Teć. No, no, chodź. Zależy ci na tej klaczy, co? Miałam kiedyś podobną! Co robisz? Kelu, nie, owładanie jednym prstem. Kelu! Twój miecz zaraz będzie mój! Ha! Niedoczekanie! To ktoś się daleko? I drzimy? Już widzę wieżu! To widać, to widać! Haha! Wichernie, dziewczyna. Jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest twoja. Dzięki. Co to? Szansa na dogrywkę. What? Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, co stało się później... Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. Znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. No, z onym się możemy zagrać gwint. Pracujesz przy Nilfgaard? Zastanawia mnie, dlaczego ułożyłeś się z Nilfgaardczykami. A co miałem zrobić? Rzucić się na nich i umrzeć jak bohater? Pierdolę bohaterską śmierć. Wolisz żyć jako zdrajca? Za chwilę nikt o tym nie będzie pamiętał. Nie ma Temerii, nie ma czego zdradzać. Ten nilfgaardzki garnizon nie jest zbyt silny. I co z tego? Nawet jakbym na nich napadł i powyżynał, to przecież za chwilę przyjdą następni. Czarni zaleją ten kraj. To jest pewne jak to, że masz dziurę w dupie. Ciekaw jestem, jak się tu znalazłeś. To żadna tajemnica. Byłem temerskim żołnierzem, ale mój oddział został rozbity zaraz na początku wojny. Nie było już nadziei na zwycięstwo. Ruszyliśmy na północ, a po drodze dołączali do nas inni dezerterzy. Byliśmy jak kula śniegu, co się toczy z góry. Gdy dotarliśmy do Wrońców, miałem już pod sobą spory oddział. Tak po prostu weszliście do twierdzy? Tak po prostu. Tutejszy dziedzic uciekł przed czarnymi. Porzucił Wrońce. Jak Nilfgaard wygra wojnę, dostanę tytuł. I wtedy wreszcie skończy się gadanie o samozwańczym baronie. Słyszałeś coś o wiedźmach w Velen? Nie zwracam uwagi na chłopskie bajania. Wieśniacy wszędzie widzą czary, wiedźmy, diaboły i chuj wie, co tam jeszcze. Ale też ten gwintik się zahrałem. Co, mam co sobie to ułożyć? A, tak wygram. Grywasz może w gwinta? Grywam. A co więcej, zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy. Mamy jaką nową karticzku? Na wszystko jednotki. Ty chcemy mało. Chcesz mało. Nie, to mamy.
Dobra, zajdź. Zaczynamy. Czego się zbawimy? No. Całkiem płodne karty. No, otázka jest jaki był. No. No, to już zaczynamy. Takže by som začal strelcami. Trebušet máme len jeden. Strelec. Jak to było z tym szpianom, że kiedy tam umieścić te karty na podnikę, bo jeszcze przeczyta są. A witam, jeszcze dwie karty ze swojego bajeczku. To są. Tak, nie wiem, tak to ze strocami. Zase a jedno. To je bušet. O dve. Všetky strelcov. Keď tam 5 strelcov mám star... Nie, to by mať. Čo sa stane, keď v prvom kole vyhádžem všetky karty? Super. Jednotku. No tak, ako stále som nepochopil tie pravidlá, vlastne ako mi hodil tých dvoch špionov, tak si vybral karty. A keď to teraz zruším, tak on by mal mať len jeden ťah. Ale ja to zruším a on potiahne ešte trikrát. Tak to riskneme. Za 8. A som v Pulp Fiction. Hajzel. Dúfam, že mám dvakrát mráz. Vynechal ťah? Zasa. Takže to je jedna jedna. Zkusíme.
Aha. To co było? Proč? Zežehnutí. On vytiahol kartu špeciálnu a spálil mi dve karty? Ty brďo. Si robí prdel? No to nevyhrám, jaký jsem se posral. To čo má za kartu zežehnutí? On švindluje. Jsem na ťahu. Neprniknú čelná mlha, to je na strelcov. Je to málo. Nie to, żebyś był całkiem do dupy, ale musisz popracować nad techniką. Padni jeszcze kiedyś na partyjkę. No tak. No, to sobie muszę jeszcze jakieś lepsze karty nazbierać. Dobre, także idziemy wocać. Ma tu nic dobre? Nic. Tak, on precz. No, a teraz byśmy mieli iść. To byśmy mieli iść. Znajdź. Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę? Aha. Okej. No. Także kam mamy iść? No, mohol by som ísť tu. Tu máme nejaký výkričník, takže ja to zberem. Zbehnem sem, skočím tam, pribehnem sem a vybehnem tu. Jednoduché. Kde je brána? Poď, nakarmíme po krake. Pevne z hodu svoje smarky. Ale nemám nič na predaj. Dokopy nič. Zmyský meč a ja mám ocelový meč. Striebor. Aha, ja, to čo sme videli našli, ten taký úplne mesičnú čepel. Prvé všetko. Voditka. Kde mám prebe... No ako... A nie. Úkoly boli niekve... A ja mám vlastne bod dovednostný. Takže šermistu nám celkom ide. Tu na... Rozstavení zbroje. Že... Ten plamen až tak nevyžívame ako... Čo bol art? Aha, od kinetika. Ochranný štít. No, ochranný štít celkom. Výbušný štít. No, tak to si dáme do výbušných štítov. Takže Ečko. Ečka, ja zbíram Cčka. Počkaj, ako to je? Áno. Ups. No a mutageny.
Mutagemi. To mi musí pozrieť na nete, alebo mi napíše, že ako kto, kde, s kým tí mutageny. Lebo niekto mi písal, že tí mutageny môžem mutovať. Križiť so sebou. Možná tu nejaké kartičky. To vyťahol úplne späť ten mrmanec. Takže, nie, tu nie to bolo. Jak baron się różnie, to się robi zły. A baron pije bez przerwy. Ja tu ma kuszu. To jest rok, jakby miał niejakiego kalacha. Tak, a wrawiał som, że tu nie jest nejaký kwestik, tu na, takže idziemy do Rušiny. Raduj się, albowiem nawet ktoś tak podłego stanu i natury jak ty może się przysłużyć chwale wiecznego ognia. Trzeba spalić zwłoki na polu bitwy. Gniją w zbiorowych grobach albo trupojady je plugawią. Tak się nie godzi. I to ma być mój dobry uczynek na dziś? Sowicie płatny dobry uczynek. Wiem, że tacy jak ty nie pracują za darmo. No to są lepsze. Czy oprawę tie... Będzie ci to policzone za zasługę. Im więcej dobrych uczynków... Tak, świetnie. No, tu masz święte oleje. Polewasz porządnie i podpalasz, jasne? Ma się hajcować aż pod niebo. Ku chwale wiecznego ognia i tak dalej. Gdzie mam cię szukać, kiedy już spalę ciała? Będę przy moście do Nowigradu. Jasne. Ale moment, tak to tie úkoly. Aha. Tam otvorom, kde to je v pohode, ale... Vo Velenie ešte máme nejaké. Takže ešte sa vrátim do Velenu. Vranohrad. To je ten Velen, nie? Či? Prvýšek. No to je ten Oxenfurt. Ale to druhý mi neukazuje. Tak ideme do toho Oxenfortu. Alebo dneska sa to na s vami rozlučím. Sem, koník. Klątwę tym na siebie zciągnął i szczury go żywcem wyżarł. Właśnie to zasłużony. Chcesz pogadać? Spróbuj z kimś innym. Mnie tyćka z głodu mdli. Że nabrusiliśmy się zbrać? Żeby choć mój stary nie chodził. Tak, kogoś by to miał być? Także się zbędziemy do tego Velenu.
Jo, zpěchnu do Elenu a zkusím pohledat, že nějaké ty stopy. Ale tam... Tam, keď jsem tady prepol, tak... Tak keď tady prepnem... Ježi... Tak to stále to nasvietí. Teraz to že... Svietí tu, priamo. A ta druhá. Co jsem mapu? Či vlastně úkoly. A to druhé s Skyrou. Co mám vidět stretnout? Aha, až tam dole. Tak počkej. Moment, velmi. Aha. Že asi sa tu napohrám s týmito tasničkami a stretíme sa tu na v Valenténe. Či tu na v tej. No skrátka tu na. Takže to takto tu na prekosím. OK. Dámy a páni, tak ja sa vás teším zase na budúce. Teraz bude taká menšia pauza, keďže mám tam kopec tých otázničkov a nechcem vás s nimi tak nudiť. Tak Geralt to tam troška vyčistí. OK, tak majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte!